Nie, nie. Jedź prosto.
Również pozdrawiam panią Kaszub. Tak, to nie tak, że z tego nie mogę dostać. Aż se normalnie ciężarówkę zachowuję. No ładnie widać to mają. No fakt było, że przyszedł pan Kaszub na live. No dobrze, to jedziemy dalej.
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Koniec trasy. Dobrze, więc mamy jeszcze możliwość do spożyczenia 400 tysięcy, więc też się tak zrobimy, wypożyczymy tyle. Damy się do dealera, ciężarówek. Masz tu zobaczyć.
sobie miło zapisował ręką. Ponieważ nie środka wielkości. Dobrze, więc taką konfigurację weźmiemy. Silnik oczywiście najlepszy. Czynnia biegów. No weźmy tą 13. Chociaż bez retardera, ale 13 jest lepsza. Dobra, więc tak, to tutaj sobie zrobić ciekawych malowań wybrać. O! To mi się podoba. Akcesoria. Góra podstawowa, no to wszystko podstawowe na razie. O, tak ładniejszy. Tutaj są maszyny. Najwyżej się dojdzie w domu. Nie to ja w robię. Dobra, tutaj nie zostaną te stalowe, czy... Nie, dobra, standardy jakoś mi się ładniej podobają. Znaczy ładniej podobają, bardzo, no, po prostu. Lusterejka. Standardowe i 2005. Nie, no to jest standardowe. Chromie mi się podoba. No coś takiego, lusterka boczne w ogóle tutaj można zamontować. O, taki w chromie pasuje do całej karoserii tym właściwie. Dobra, i to w sumie tyle, to coś możemy zmienić. Patrząc się. Tutaj nic, tu jest tabliczka, o, kierownica. Volvo Basic. No, chyba najlepsze jest. Jakiś dyzna. Nie możemy dać chromowane, to się coś nie podoba mi się. Dobra, to tutaj to jest lusterka, tutaj też to jest tabliczka. Tutaj, o, astronauta. No, sobie dajmy astronautę najpierw. To w sumie tyle to na czas. Teraźniejszy możemy zrobić w ogóle spadną ładunek normalny. Pewnie dlatego, że zmieniłem tą skrzynię biegów na 13. Nie. Aha. No i ciekawe czemu? A te są coraz słabsze, a te są, nie wiem, ten jest najlepszy do ładunku normalnego, a te coraz mocniejsze silniki są gorsze do ładunku normalnego. No co ja się dowiaduję? Serio w tej grze tak się działa? A w ogóle jeszcze ten. Oponki. Nie możemy dać im. No tutaj to nie wpływa na spalanie chyba, jakie są opony, no. I się zdziwiłem. Dobra, zakupimy taką. Jedną i jeszcze jedną, wiecie? Kupimy jedną i jeszcze jedną. Jestem ciekaw, czy będzie dostępna w takiej samej konfiguracji. Mam 276. Musimy zarządzić swoim garażem tym. Do lepszej. To 180 i jeszcze nic nie kupię. Aha. No już wtedy nic nie kupię. I się wydaje. No tak już to było 158. Wracanie, a najsłabsze jakieś tutaj, o Volvo, jakbym chciał sobie kupić? Leży ciężarówek, takie za 96 dostanę? A chcę panu odwiedzić? To 18, jeśli ciężarówek 96 nie dostanę. Dobra, to wiecie co? Weźmy do 50 tysięcy.
Odwiedźmy tego dealera tutaj, co jest. Odwiedź. Tak. I zakupimy taką. Tak, tak. Nie, przepraszam. Nie, nie chcę usiąść za kółkiem tej ciężarówki. Chcę ją wszędzie tutaj do tego garażu. Ja chcę na pewno opuścić. Teraz przejdźmy do agencji pracy, zatrudnij kierowcę. Zaczynali słaby tu. Dobra, zatrudnijmy siebie. Pani jeździ w tym. Długo przybędzie i zacznie pracować automatycznie. Dobrze. No i wyglądamy dziecko z tachografem, więc pojedźmy jeszcze na parking. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Jedź prosto. Jedź prosto. Jedź prosto. Jedź prosto. Jedź prosto.
prosto. Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. Dobrze, więc panowie i panie, takim optymistycznym następnym kończymy ten odcinek Lejwon, bo odcinek, więc polędujcie, stosujcie i ja się z wami żegnam i to też nie na razie, cześć, pa, pa!